Bohater dzisiejszego odcinka wcale nie muszę wam przedstawiać. Właściwie to on mógłby przedstawić mnie, ale nie wiem, co by z tego wyszło. Ty tu, co ty tam robisz? Bawi się, jak małpa w kąpieli. Nie bawi się, myje zęby. Znowu chlapiesz się w wannie? Dziś witam w świecie polskiego komiksu, którego głównym bohaterem jest oczywiście Tytus. A dokładnie Tytus Dezo i jego nieodłączni przyjaciele, Romek i Atomek. Całą ekipę stworzył genialny babcio Chmiel. W realnym świecie znany jako Henryk Jerzy Chmielewski. Nowy telewizor i od razu nowy przyjaciel. Nie mówiłeś, że masz jakiegoś przyjaciela. Oprócz nas. My już jesteśmy za starzy. Tytus Dezo to człowiekokształtna małpa. Szympans konkretnie. Romek to ten chudy i wysoki. Często wątpi, czy Tytusa da się uczłowieczyć. A Atomek jest takim trochę przywódcą. Jest gruby i niski. Wszyscy trzej są harcerzami. Tytus, znowu skakałeś na główkę. A gdzie twoja szczoteczka? I pasta? Pasta wyszła. Mam duże zęby. Do tej pory wyszło 31 komiksów, czyli ksiąg, oraz 4 albumy, których treść opiera się o zdarzenia historyczne. Właściwie sam Tytus jest zjawiskiem historycznym, bo pierwsze historie wyszły ponad pół wieku temu. Chyba nie zaspałem. Dzisiaj klasówka z chemii. Teorie narodzin Tytusa są dwie. Ja przedstawię wam tą, która bardziej mi się podoba. Pewnego razu, podczas pracy, babciowi Chmielowi wylał się tusz. I z tej plamy powstał Tytus. Z tuszuś powstał, w tusz się obrócisz. Nadaje ci imię Tusz Dezo, powiedział do niego babcio Chmiel, gdy plama zmieniła się w szympansa. Jednak chwilę później przyszedł Romek. Ty, Tusz, powiedział, a Atomek sprostował. Nie ma imienia Tytusz, tylko Tytus. I tak zostało. Przynajmniej tak jest napisane w książce Tytus zlustrowany. Przesyłka dla pana ty... Przepraszam, że mówię ty, ale tak jest napisane. Tytusa Dezo. Ja nie mam wszystkich części Tytusa. Brakuje mi jeszcze 4. Ale to dobrze, bo mam przynajmniej co poczytać. Teraz pokażę wam moją najcenniejszą książkę. Jest to jeden z 4 albumów mów Tytusa. A dokładnie Tytus, Romek i Atomek w Ocieczy Wiedeńskiej. Na pierwszej stronie znajduje się pieczęć Tytusa, rysunek Tytusa oraz autograf babcia Chmiela. Chciałbym mieć dla was takie książki do rozdania, ale niestety nie mam. Mam za to pufyniuki. Czyli przerwa na konkurs. Leżę więc czytam. Ten konkurs jest wyłącznie dla leni. Żadnego rysowania, pisania czy zgadywania. Wystarczy, że razem ze mną złożycie 7 przykazań czytania na leniwce. W każdym programie zadaję jedno pytanie, a wy przysyłacie odpowiedź na mojego maila. Najciekawsza odpowiedź zgarnia nagrodę programu, czyli prowokującą do wygodnego czytania pufę OJO. Do tego 5 losowo wybranych odpowiedzi z każdego tygodnia bierze udział w finałowym losowaniu wielkiej pufy Lula. Z waszych odpowiedzi stworzymy razem 7 przykazań czytania na leniwce. Szczegóły na moim blogu. A pytanie na dziś to... Nagrodę w konkursie przygotowała firma Miuki. Czy wiedzieliście, że w pierwszych historyjkach Tytus miał ogon, który potem zwyczajnie zniknął? Teraz ja też znikam. Pamiętajcie o konkursie, czytajcie, piszcie, wygrywajcie. Zobaczymy się w finale konkursu. Zastanawiacie, dlaczego jest ze mną moja siostra Klara. Po prostu nie chciała zostać sama w domu. Ale dzisiaj mi nie przeszkadzała oraz nie wchodziło mi przynajmniej na głowę.